Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie kolejnego monitora dla graczy. Tym razem będzie to nie byle co, ponieważ najbardziej zaawansowany, najdroższy monitor, jaki na razie był u mnie w testach. Jest, jak widzicie, model od firmy Acer XB280HK. Monitor ten ma kosztować około 2899 zł. Taka cena oficjalna. Mam tutaj panel przede wszystkim bardzo duży, bo 28-calowy, z G-Synciem i z rozdzielczością 4K. Tak więc testy tego monitora powinny być naprawdę ciekawe, ale w tej chwili przyjrzyjmy się mu z bliska. Zapraszam Was do oglądania. Okej, moi drodzy, więc pudełko naprawdę bardzo duże. Mam tę informację, że jest to 28 cali, czyli 71 cm. Technologia Nvidia G-Sync. O niej więcej posłuchajcie w testach. Rozdzielczość Ultra HD, czyli 4K. Czas reakcji 1 milisekunda. Technologia flickerless, czyli brak mrugotania ekranu. Po prostu dla zdrowia naszych oczu. Na obrazku monitor wygląda fajnie. Kartonik niestety zmęczony po testach, nie wygląda zbyt reprezentacyjnie, natomiast ważniejsze jest to, co w środku. Po boku mamy obrazek z wymiarami tego monitora. Prawdopodobnie też tutaj typ pivot sobie zrobimy. Widzę, że mamy dość długi wspornik. Dobra, jeśli chodzi o takie specyfikacje, myślę, że to by było na tyle. Otwieramy go sobie, nie musimy czekać, aż go rozpakuję, złożę. Przede wszystkim też odpalę u siebie w studio. I dobrze, widzimy już troszeczkę wnętrza. Mamy podstawkę błyszczącą, troszeczkę porysowana, natomiast masywna. Powinna dobrze trzymać monitor. Mamy też okablowanie. Kabelek zasilający oraz kabel DisplayPort, taki porządny. Tego co kojarzę, do technologii G-Sync można użyć tylko przewodu typu DisplayPort. Zobaczcie, całą prowadnicę mamy też osobno, więc monitor jakby musimy sobie złożyć z trzech części. I sam panel jest tutaj, jest naprawdę ogromny. Zobaczcie, co ciekawe, jak to się prosto montuje. Mamy tutaj takie wystające elementy, mamy też takie kotwice. Tak to wygląda z bliska. Tutaj mamy nacięcia, mamy tutaj taki zwalniacz zabezpieczenia. Wkładamy, klika i już jest. Potem naciskamy i wyjmujemy. Tak więc całkiem fajnie przemyślane, żeby go sobie rozmontować. Teraz od razu przykręcimy podstawkę. Jak widzicie, tylko jedna śrubka. Najwidoczniej to wystarczy. Dobra, już wykręcam. Jest. Czyli to przypasowujemy w ten sposób. Dobrze. I przykręcamy. Możemy to sobie dokręcić śrubokrętem, ale mamy też taką wystającą część, że można to zrobić palcami, więc nie potrzeba do tego narzędzi. Jednak polecam to dobrze dokręcić. Ok, trzyma się dobrze. No i możemy wyjąć nasz panel już ze styropianu. Ok, panel od Acera jest wyjęty. Jak widzicie, naprawdę duża rzecz. Podstawa, jak widzicie, dość solidna, dość dobrze wyważone. Prowadnica naprawdę długa. Mamy możliwość przemieszczania monitora po niej. Zobaczymy, czy da się do pivota też zrobić. Ok, trzeba go troszeczkę odchylić, bo inaczej patrzę o podstawę, natomiast jak widzicie, jest to do zrobienia. Oczywiście bardziej się tym pobawimy już w testach, ale przy okazji widzicie DisplayPort, zasilanie, nawet włącznik osobny ma ten monitor. Mamy też tutaj, uwaga, dwa porty USB 3.0, tu mamy kabelek, żeby to sobie podłączyć. Też powinien gdzieś być w zestawie prawdopodobnie, jak nie, to mam coś takiego. I tutaj na boku, zobaczcie, jeszcze dwa porty USB 3.0, czyli w sumie mamy aż 4 porty USB 3.0, co jest oczywiście fajną sprawą w takim monitorze. Tak wygląda od przodu. Wydaje mi się, że matryca jest matowa, ponieważ nie widzę tutaj siebie dokładnie tak jak w przypadku ostatniego monitora i jamy, gdzie jak grałem, to widziałem siebie. Tutaj wydaje się, że jest ok, tak jak w moim prywatnym monitorze, więc testy tego monitora będą na pewno ciekawe. Duża przekątna, duża rozdzielczość. Zobaczymy, jak to wyjdzie w testach. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!